Komputery na dobre weszły do naszego życia i stały się jego częścią. Dzięki internetowi coraz więcej rzeczy można zrobić bez wychodzenia z domu. Internet jest też kopalnią wiedzy. To wyjątkowe narzędzie dla kogoś, kto chce się uczyć. Bardzo długo nie zdawałem sobie z tego sprawy. W ogóle wydawało mi się, że uczyć powinny się dzieci w szkole i studenci, a nie ludzie sporo po 40, jak ja. Moja znajomość obsługi komputera długo ograniczała się do podstaw, programów biurowych, korzystania z internetu i poczty. Zastanawiałem się czasami, jak to wszystko działa, ale szybko dochodziłem do wniosku, że to czarna magia. Cała ta informatyka jest nie do pojęcia dla zwykłego człowieka. Nasze kłopoty zaczęły się, gdy żona straciła pracę. Kredyt na mieszkanie trzeba było spłacać, a u mnie w zakładzie na podwyżkę nie było szans. To był dla mnie bodziec do działania. Postanowiłem znaleźć sposób na dorabianie do pensji. W internecie znalazłem sporo ciekawych ofert pracy zdalnej. Najciekawsze, jak zauważyłem, wymagały nieco wiedzy informatycznej. Dokładniej chodziło o tworzenie i utrzymanie serwisów internetowych. Postawiłem sobie cel. Nauczę się tego. Zacząłem intensywne poszukiwania źródeł wiedzy. W samym internecie było wiele różnych kursów na różnym poziomie zaawansowania. Znalazłem tak zwane tutoriale, czyli lekcje pokazujące krok po kroku, jak rozwiązać konkretny problem. Nieocenioną pomoc uzyskałem, korzystając z internetowych forów. Temat wciągał mnie coraz bardziej. Zapisałem się do biblioteki, aby korzystać z literatury. Większość wolnego czasu spędzałem w czytelni i przy komputerze. Czytałem i ćwiczyłem. Stopniowo coraz więcej rozumiałem. Z początkowego chaosu zaczął wyłaniać się porządek. Wszystko do siebie wspaniale pasowało. Coś, co kiedyś było czarną magią, stawało się dla mnie jasne. Przyszedł w końcu czas na zastosowanie nowych umiejętności w praktyce. Udało mi się zdobyć dość proste zlecenie na początek. Tak, na próbę. Szybko się z tym uporałem, klient był bardzo zadowolony. Później zaproponowano mi większą rzecz do zrobienia. Przyjąłem to bez wahania. Wiedziałem, że sobie poradzę. Tutaj nie było już tak gładko. Brakowało mi trochę doświadczenia. Ale koniec końców zadanie wykonałem i zlecenie zakończyłem sukcesem. Minął już jakiś czas, od kiedy zdecydowałem się na naukę. Opanowałem tajniki programowania na tyle, że mogę bez problemu wykonywać 2-3 zlecenia miesięcznie. Dorabiam w ten sposób prawie drugą pensję. Problemy finansowe to już przeszłość. Ale najważniejsze, że udało mi się zrobić to samemu. Samokształcenie to wielka satysfakcja.